Hej, z tej strony Ewelina, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy ponownie męczyć arenę i znowu będę grać lawą, także nie miejcie mi tego za złe. Ja wiem, że wy lubicie, jak gram różnymi dekami, jak najlepiej jak przegrywam, grając hogiem i tak dalej, ale powiem wam, że chcę w tym sezonie podbić trochę pucharki. Więc wybaczcie mi, że znowu będzie ten sam dek, ale mam nadzieję, że te walki, które teraz dla was będę wykonywać, będę grać i tak dalej, że będą satysfakcjonujące dla was i dla mnie. Także wybaczcie mi, ile zostało do końca sezonu? 19 dni, to za 19 dni możemy się ponownie pobawić dekami. Także musicie jeszcze przeżyć troszkę, żeby właśnie potem oglądać moje szaleństwo na arenie, grając właśnie różnymi dekami, najczęściej z TV Royal. Ale żeby już nie przeciągać, to zaczynamy gierkę. W poprzednim odcinku udało nam się bić 6068 pucharków i mam nadzieję, że w tym odcinku wbijemy ponad 100. 6100. Albo więcej. Nie możemy spaść, bo jak spadniemy, to po prostu tablet ląduje na ulicy, odpalam traktor, przejeżdżam ten tablet parę razy i jadę po prostu do sklepu na półkę z błeno, nie? I potem chillera i tak dalej, także żeby już nie przeciągać, tak serio mówię już na poważnie, lecimy na arenę. Pamiętajcie, trzymajcie kciuki za mnie, bo może być koszmarnie, jak to ze mną, no nie? Na początku słabe ułożenie karty, bardzo słabe. Mamy ID, mamy Lighta, mamy strzałki, mamy barbariany. Czyli tak naprawdę nie mamy czym zacząć. Nie chcę mu pokazywać, że halo, mam barbariany, uważaj i tak dalej, nie? Ale zobaczcie sobie, on też nie zaczyna, ja też nie zaczynam. Dobra, no to rozdzielamy te barbariany, chociaż one pewnie udadzą się. A dobra, myślałam, że wszystkie pójdą w jedną stronę. Tutaj będzie albo... Jezu, znowu rzucam nie tam, gdzie trzeba. Nie tam, gdzie trzeba. Od razu pod Darka. On też ma smoczki. Ale my możemy sobie po prostu to wszystko zlightningować. Tylko, że czy to wszystko będzie miało sens? Zrobimy tak. I będziemy lecieć. Nie no, Darek i tak nas dotknie, nie? O nie, 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 nie. Tu mam dźwięki włączone, to musimy szybko przyciszyć. No powiedzcie mi, tutaj będzie golem, na 100% będzie golem. Mogę sobie rękę uciąć, że będzie golem. Ja to czuję w kościach, bo jest Nightwitch. Jest to na takich kart, które naprawdę szczerze nienawidzę. I znowu mamy taką samą sytuację. I wiem, że on ma Lighta. To możemy użyć naszych barbarianków. Tylko jak to kurczę zrobić? Jak to kurczę zrobić? Jak to ugryźć, żeby było dobrze? Musimy to jakoś strategicznie rozegrać, ale wiecie, ja tak nie umiem, więc będę się po prostu modlić, abym to wygrała, co nie? Nie przejmuję się już kompletnie tym Darkiem, wylecę sobie z ID, dołożę tutaj po prostu, oh my god, teraz by mi się przydały strzałki. Ale ich standardowo nie mam, bo nie mam eliksiru i co ja mogę tutaj zrobić? Jedynym ratunkiem będzie miner, który też w sumie jest bez sensu, bo zrobi mało i tak dalej, co nie? Oh my god, no i co? No i wypuścimy tutaj Darka. Jakiego Darka? Barbariany wypuścimy na tego Darka, wybaczcie mi, że tak się plątam. No i wiedziałam, że będzie golem, no wiedziałam, po prostu czułam to w kościach i to zostało przewidziane przeze mnie. Zostało mega przewidziane i co ja mogę tutaj biedna zrobić? No nic nie mogę zrobić. Mogę się jedynie poddać, bo znowu zaczynamy odcinek od przegranej. Dlaczego tak kurde jest? Dlaczego tak jest? 27 sekund, nie ma szans, bo on już dwie wie, że tak uszkodził, że hej. I ja nic nie mogę zrobić. Znowu tutaj nie mamy strzałek na dłoni. No i jest totalna po prostu lipa, nie? Good game ci mogę tak samo powiedzieć. Totalnie źle zagrałam. I tak to się skończyło. Pierwsza przegrana. Ponownie. Nie ciesz się tak, gnoju. Nie ciesz się, gnojku. Nie całuj mnie. Obraziłam się na ciebie. Zniszczyłeś mi odcinek. Minus 30 pucharków. Why?
Why? 6038. Nie możemy się poddawać. Mamy jeszcze dwie walki przed sobą i trafiliśmy na Montę. No teraz mamy lepsze ułożenie kart. Mamy lawę na początku. Więc zaczniemy sobie lawą. Oh my god, znowu gramy na golema. Niby powinnam mieć się przez 4 lata, powinnam już mieć tak opanowany mój deck, że ja powinnam ich tutaj wszystkich składać. Ale nie. Nie będzie tak. Bo ja tak po prostu nie umiem. Nie umiem i koniec, kropka. Nie. To na baców będzie. No i zostaliśmy zjedzeni. Ja kompletnie bez sensu wypuściłam tą rudą, ale miałam taką leciutką nadzieję, że jednak, jednak przetrwa mi ten ID, ale widzę, że nie. Oh my god, tylko nie mówcie, że będzie druga przegrana. Bo się naprawdę wkurzę. I serio pójdę do sąsiada i wezmę ten traktor. Dobra, ryzykujemy. Ryzykujemy, panowie i panie. Co ma być, to będzie. On pewnie wypuści mi na te barbariany, te jego dragoniki. No właśnie. O tym mówię. Ale mamy tam już powierzy. Ale on mi wypuści bacy i tak tutaj. Tak jest. Ładnie to wszystko wychodzi. Ładnie, naprawdę beauty. I co my możemy teraz zrobić? Ale jeszcze mamy minutę. Co to jest w ogóle za deck? O Boże! O Boże! Czy wy to widzieliście, jak on mnie po prostu sklonował? O nie. O nie, dobry jest. Dobry jest, to mu trzeba przyznać. Że jest naprawdę dobry. Że jest naprawdę, kurczę, dobry. Ten koleś. Bacy. Polecą ponownie. Będzie miał strzałki. Aj, no i zostaliśmy zjedzeni ponownie. Co to jest za deck? Ja teraz wyrzucę strzałki. On tutaj będzie klonować zapewne. Dokładnie tak. I zrobi nas na trójkę. Ojejku. Naprawdę. Naprawdę słodko. Słodko, kurde. Bardzo. No i przegraliśmy. Druga walka przegrana. I trzecia prawdopodobnie też będzie przegrana. A, nigdy nie może być dobrze. Nigdy nie może być, kurde, dobrze. Tylko zawsze jakieś deki nam się biorą z tyłka. Też minus 32, przecież to jest ból. Ból dla mojego serca. Minus 32 pucharki, ale nie spadliśmy jeszcze z 6000. Ale teraz prawdopodobnie to zrobimy. Trafił nam się Lewandowski. Oh my god. Lewandowski gra w CR-a. No, powiem wam, lux. Gramy na lawę. Oby tutaj nie miał ID. Proszę, może być ten balon, ale żeby tutaj nie było ID, to będzie spoci. To będzie mega spoci. O nie, on też ma. On też ma te smoczki. No i po smoczkach moich. Panowie i panie. Tyle by z nich zostało. Nie mówcie, że my to znowu przegramy. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Balon. Balon. Ale zobacz sobie, i balon uderzy, i mega minion zada obrażenia. Co jest z tą areną? Dlaczego? Dlaczego my przegrywamy? To będzie trzeci mecz przegrany. Wiecie, jakie to jest, kurde, wkurzające? Potem to odrabianie. Zresztą sami na pewno wiecie, bo znając życie, to wy macie rozwalone totalnie telefony, jak przegracie. Tak mi się wydaje. Ja jeszcze nie mam taki... Raz w życiu mi się zdarzyło rzucić telefonem i on mi tak się wygiął. Ale jeden plus był taki, że nie pęknął ani nic, tylko się po prostu wygiął. No bo to był taki telefon metalowy, taki bardziej. Moja Motorolka. I po prostu przeżyła. Teraz mogę zrobić coś takiego.
O nie, on też ma barbariany. On też ma barbariany, ale byłoby miło, gdyby zjadło to wszystko. Te smoczki. Dobra, nie jest źle. Ale jak on wypuści teraz balona, to będę miała lighta i tak, nie? Dobra, mamy lighta, jesteśmy uratowani. Jesteśmy uratowani, moi drodzy. To może być ta epicka jedna walka, która po prostu dała totalne zwycięstwo. Więc musimy wziąć się w garść. Nie możemy się, kurde, poddać. Serio, nie możemy się poddać. Tu lecimy z rudą. Lecimy z rudą, lecimy z rudą. Tam lecimy z minerem. Dodajemy tutaj strzałki. Dodajemy strzałki. Dodajemy te szkieleciki, chociaż on i tak nam rzuci. No właśnie. I on teraz wypuści pewnie balona. Oh my god, co za dek, co za dek. I on teraz da zapa i już koniec, 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 koniec. Nie, 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 koniec, ma już nas na Fireballa, wiecie? Na Fireballa ma i mamy trzy szybkie przegrane. Trzy szybkie przegrane. Koniec, najbardziej pechowy odcinek ever. Zostaliśmy pokonani przez Lewandowskiego. Minus 27 pucharków, spadliśmy z 6000. Smutek, żal, rozpacz. Żegnam się z wami. Do zobaczenia następnym razem, pa!